Dla osób, które mnie znają, nazywam się Agnieszka Pasiek-Adamek. Od 12 lat zajmuję się projektowaniem wnętrz. Prowadzę studio projektowe Ato Ato. Tworzymy projekty kompleksowe, bardzo często od zamówienia poprzez realizację. Są to duże domy, apartamenty, biurowce. Cześć Aniu. Cześć Tomasz. Mam nadzieję, że wiedza, którą się dzielę, bo dzielę się właśnie wiedzą za pomocą materiałów wideo, materiałów pisanych na moim blogu na stronie www.atoato.pl, daje też dużo darmowej wiedzy w postaci e-booków, PDF-ów, także możecie z tego korzystać. Dzisiaj chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście wzięli udział w moim mini kursie Jak urządzić właśnie swoje wnętrze. Link do tego kursu jest tutaj nad tym wideo, więc możecie skorzystać. Pochwalę się też trochę Pinterestem, bo udało mi się trochę tam posprzątać. Liczba odwiedzających rośnie. Niedawno było 9 tysięcy, 10 tysięcy, teraz jest już 14 tysięcy widzów, którzy przychodzą regularnie do mnie na stronę i korzystają z tych materiałów, które udostępniam, więc się bardzo cieszę. 175 osób pobrało już kurs, o którym mówiłam, ten mini kurs, który przychodzi na maila, także jeżeli go jeszcze nie macie, to zachęcam. Tych materiałów jest dużo, więc może o wszystkich nie będę mówiła, a teraz zaczniemy, albo inaczej będę kontynuować temat z zeszłego wtorku. Omawiałam w nim, jak wybrać projektanta, jak działać z projektantem, jak stworzyć ten plan, na co zwrócić uwagę, ile tych kroków jest. Dzisiaj troszeczkę popowiadam o planie działania bez projektanta, czyli jeżeli mamy takiej osoby wspierającej, to jak zaplanować urządzenie swojego wnętrza, jak sprawić, żeby to nam płynnie wszystko przebiegało i jak stworzyć harmonogram prac budowlanych, czyli co po kolei powinniśmy organizować, zamawiać, załatwiać tak, żeby wszystko przebiegało sprawnie i żebyśmy uniknęli jakichś opóźnień albo jakichś takich rzeczy niezbyt przyjemnych. O tym też napiszę. Do tego mamy dwie infografiki, które za chwileczkę też pokażę. One będą też umieszczone na Pinterestie. Zaraz pokażę Wam Pinteresta mojego. Sekundka. Nie wiem, czy mnie słychać, bo znowu coś ponaciskałam. Witajcie wszyscy, witajcie. Słychać mnie? O, widzicie z tyłu, super. Widzicie z tyłu Pinteresta. Teraz znowu mnie. Ja się muszę troszkę, słuchajcie, na chwilę zmniejszyć, bo jestem za duża. Gdzieś tu zjadę z boczku. Okej. Dzięki za serduszka, tak? Dawajcie mi znać, że słychać, że widać. Zobaczcie, udało mi się troszeczkę dzięki tutaj sugestiom Waszym, chyba Ani, posprzątać ładnie Pinteresta. Zobaczcie, ilość tutaj ludzi, którzy korzystają z tego, jest coraz większa. Zrobiłam właśnie takie graficzki, ramki, które łatwiej Wam pokażą, gdzie co znaleźć. Jeszcze wszystko nie jest zrobione. Coś mi tu przerwało. O, już jestem, ok. Jeszcze nie wszystko jest zrobione, ale powolutku będę działać i będę robić. I teraz zobaczcie, tu jest taki folder, który się nazywa Free Stuff. I jak wejdziecie sobie do środka, to mamy pomocniki, jakieś checklisty, kalendarze, które tutaj będę umieszczać, a tutaj są darmowe grafiki i plakaty. I ja może króciutko tylko jeszcze powiem o nich. Jeżeli tutaj sobie wejdziecie, to możecie zobaczyć, jakie one są kolorowe, jakie są w ogóle rodzaje tych grafik. Te wszystkie grafiki są do darmowego pobierania, także jak sobie tutaj klikniecie, to wejdziecie i będziecie mogli z tego korzystać. Grafiki można drukować w formacie A3, A2, A4, także dosyć duże, pasują do ramek ikeowskich, możecie sobie je powiesić, jeżeli nie macie jakiegoś pomysłu na jakąś kompozycję, to polecam. A tutaj są materiały, które omawiałam w zeszłym tygodniu,
Czyli jak zaplanować remont, plan działania z projektantem, plan działania bez projektanta, jak to trwa czasowo, jak w ogóle się rozkładają te rzeczy i taka checklista. Tutaj te wszystkie rzeczy są, także będziecie mogli sobie pobrać. My dzisiaj się zajmiemy planem działania bez projektanta. Ja tutaj sobie przygotowałam, nie wiem, które to jest, zaraz zobaczymy, czy to to, czy to nie to. Tak, to jest bez projektanta, ok. I tutaj mamy całą naszą listę, którą będę za chwileczkę omawiać. Zobaczę tylko, czy dobrze widzicie. Szału nie ma, ale mam nadzieję, że coś będzie widać. I teraz tak, wszystko co w sumie tutaj o czym mówię, robię na podstawie książki, o której już Wam mówiłam i którą napisałam, od inspiracji do aranżacji, czyli jak pięknie mieszkać. I to są właśnie te materiały, które tutaj w tej książce udostępniam. Jeżeli chcecie zaplanować wszystko dobrze, to powinniście się trzymać takiego, jakiegoś w ogóle planu. I mój plan, mój pomysł na plan opiera się na moim doświadczeniu 12-letnim, które się sprawdza, co nie oznacza, że możecie to zrobić w zupełnie inny sposób. Ważne, żebyście wzięli kartkę papieru, długopis i wszystko po kolei zaczęli planować. I teraz tak, krok pierwszy to jest znalezienie inspiracji. Jeżeli Wam się bardzo będzie spieszyło, no to zrobicie, to będziecie musieli podjąć pewne rzeczy, pewne kroki bardzo szybko, ale dajcie sobie na to około tych 2 tygodnie, żeby poszukać te wszystkie inspiracje. Ja mówiłam na ten temat w live'ie, pokazywałam jak to zrobić, jak zebrać te inspiracje, od czego zacząć. One są najważniejsze tak naprawdę, dlatego że jeżeli będziecie mieli wyselekcjonowane to, co Wam się podoba, czyli jaki styl Wam się podoba, jakie kolory Wam się podobają, to wszystko też mówiłam o tym wszystkim na poprzednich live'ach, będziecie mogli sobie sprawdzić, to będziecie mieli z czego wybierać. Czyli będziecie wiedzieli, jakie produkty dalej zbierać, jakie produkty chcecie wybierać, czyli jaki stół, jakie krzesła, jakie lampy i tak dalej. A to jest potrzebne do tego, żeby określić, co my w środku będziemy mieli i jakie produkty musimy zamówić, tak żeby na przykład ekipa remontowa wiedziała, co ma w środku robić. Taki błąd, który najczęściej popełniamy, to znajdujemy sobie ekipę remontową, zapraszamy ich i pytamy się, no ile będzie ten remont kosztował? No a szef tej ekipy pyta się, no tak, no ale co Pani chce tam położyć? No jakie to będą płytki? Czy to będzie mozaika? Czy to będą gresy, płytki gresowe? Jakie duże, jakie formaty? Gdzie będzie oświetlenie? Czy przerabiamy elektrykę? Czy może coś przerabiamy, jakiś układ funkcjonalny? I wtedy bardzo często się tak zdarza, że zatrzymujemy się, stajemy, no tak, ale ja nie wiem, a to może Pan by coś mi tam pomógł, dobrał, doradził. Osoby z ekipy remontowej nie są od doradztwa, chociaż one mogą techniczne rzeczy jakieś nam podpowiedzieć i tak dalej, ale jeżeli nie zrobimy pracy domowej i nie będziemy mieli właśnie tych wszystkich inspiracji, określonego stylu, w jakim chcemy urządzić wnętrze, no to będzie bardzo ciężko cokolwiek wybrać, no bo jeżeli nie wiemy, jaki styl ma być w łazience, czy lubimy na przykład jasne kolory, ciemne, czy ma być jakiś kontrast, no to jak pojedziemy nawet z tą osobą do sklepu, no to musimy podjąć decyzję, wybrać jakieś płytki. Musimy wiedzieć, czy one będą do sufitu, czy tylko będą do jakiejś wysokości, czy chcemy mieć wannę, czy kabinę prysznicową. No i te rzeczy, te dylematy, te problemy, które mamy, no musimy w jakiś sposób dokonać jakiegoś wyboru. A już będąc w sklepie, jesteśmy pod presją czasu i pod presją tej osoby. Ona też nam coś może, nie wiem, narzucić, żeby było szybciej, żeby już mieć problem z głowy. Dlatego musicie pamiętać o tym, żeby to wszystko, przygotować się do tego wszystkiego wcześniej i jednak mieć określone tą kolorystykę i stylistykę w tym wnętrzu. I to był ten właśnie krok numer 2. Określenie stylu i koloru. I tutaj mam wpisane około 3 tygodni. To jest troszkę niewyraźne, nie wiem, czy będziecie widzieli, ale na Pinterestie będzie ta grafika do pobrania. Krok numer 3. Zdobycie rzutu lub inwentaryzacja wnętrz około 2 tygodnie. Czyli to są jeszcze wszystkie kroki, które robimy przed spotkaniem z jakąkolwiek ekipą remontową. Rzut możemy dostać od dewelopera. Najlepiej, żeby był to rzut z wymiarami. Jeżeli nie macie wymiarów, będzie ciężko komuś, na przykład ekipie remontowej, jak damy ten rzut tej ekipie, policzyć metraż, policzyć robocizny i tak dalej. A jeżeli chcemy precyzyjnie mieć coś określone, czyli jakie te koszty będą naprawdę realne, no to ten rzut jest nam potrzebny. Jeżeli go nie mamy, możecie
po prostu sami za pomocą miarki albo pożyczyć, nie wiem, miarkę laserową od kogoś, obmierzyć sobie całe wnętrze, tak żeby wiedzieć, jaka jest powierzchnia każdego pomieszczenia, jaka jest wysokość, i wtedy możecie te wymiary komuś podać. I do czego są nam te wymiary potrzebne? Po pierwsze do tego, żeby określić funkcję, czy zmieści się nam dana sofa, czy zmieści się sofa z fotelem, a może tylko narożnik i fotel nam się już nie zmieści, czy lodówka nam wejdzie, czy okaże się, że później musi stać, nie wiem, pomiędzy kuchnią a korytarzem, bo już nie ma na niej miejsca. Te wszystkie rzeczy mają konkretne wymiary i takim kolejnym, drugim błędem często popełnianym jest zamawianie produktów, które nam się nie mieszczą. Są za duże, nie pasują albo są za małe. Także na to zwróćcie uwagę. Krok numer 4 to jest funkcja i rozplanowanie wszystkiego, czyli mebli, kuchni, łazienki i tak dalej. Na to tutaj wpisałam, że około 1,5 miesiąca. Ja wiem, że nie każdy z Was ma tyle czasu, ale naprawdę jeżeli na przykład kupujecie mieszkanie w stanie deweloperskim, które będzie oddane za rok, to Wy macie mnóstwo czasu i nie zostawiajcie tego na koniec. Błąd numer 3. Zaczynamy planować urządzenie wnętrz 2 tygodnie przed odbiorem kluczy. Nie dacie rady tego zrobić dobrze, dlatego później będzie taka frustracja, będzie niezadowolenie. Dajcie sobie tego czasu więcej. Jeżeli projektant projektuje 100-metrowy, nie wiem, apartament 2-3 miesiące albo i dłużej, później jeszcze trzeba pozamywać produkty, no to Wy jako osoby niedoświadczone potrzebujecie tego czasu naprawdę o wiele więcej. Jak jeżdżę po różnych sklepach, spotykam osoby, które właśnie wybierają różne produkty, jak z nimi nieraz rozmawiam, to okazuje się, że na przykład pół roku szukają płytek do łazienki, nie mogą się zdecydować. Oczywiście w kwestii decyzji ja Wam nie pomogę, Wy musicie podjąć tę decyzję, ale jeżeli odrobicie po kolei te kroki i zrobicie to, co mówiłam w live'ie na temat inspiracji, będzie Wam naprawdę o wiele łatwiej dokonać tego wyboru i wtedy będziecie mieli też większą przyjemność w urządzaniu i satysfakcję po jego realizacji. Krok numer 5. Rozmieszczenie gniazd punktów świetlnych. Tak naprawdę my powinniśmy wcześniej zacząć o budżecie, który będzie krokiem numer 6, bo tak naprawdę od niego powinniśmy zacząć, ale ponieważ robicie to samodzielnie, to ja to ułożyłam w taki sposób, żeby Was to po pierwsze nie przytłaczało, czyli od tych najprzyjemniejszych rzeczy, od inspiracji, od znajdywania tego stylu, koloru i tak dalej, i delikatnie w tą część taką techniczną, czyli że musimy mieć rzut, że musimy rozmieścić sobie układ funkcjonalny, gdzie co ma po kolei być. Ja też o tym mówiłam, bo o funkcji już też był live. I teraz dochodzimy do rozmieszczenia gniazd i punktów świetlnych. O tym będzie osobny live i o tym opowiem. Ale po co to robimy? Chodzi o to, że jeżeli mamy na przykład mieszkanie w stanie deweloperskim, ono już jest wykonane, elektryka już jest zrobiona, to powinniśmy się zastanowić, czy nie chcemy jakichś dodatkowych punktów świetlnych. Jeżeli mamy jedną lampę na suficie, no to trochę mało, a może my w ogóle nie chcemy mieć lampy na środku sufitu, tylko na przykład chcielibyśmy mieć naokoło jakiś profil LED-owy albo jakąś ścianę chcielibyśmy podświetlić, nałożyć tam masę dekoracyjną, cegłę, płyty betonowe, drewno, no coś byśmy chcieli na tej ścianie mieć nietypowego i ją wyeksponować i podświetlić. Dlatego powinniśmy o tym pomyśleć wcześniej i powiedzieć ekipie remontowej, że chcielibyśmy mieć taki pasek profil LED-owy. I wtedy na takim rysunku dewelopera, który mamy skserowany na przykład kilka razy, możemy zaznaczyć nawet ołówkiem, że w tym miejscu chcielibyśmy mieć pasek LED-owy, albo profil z paskiem LED-owym, który będzie na całej długości. I dzięki tym rzeczom elektryk może wycenić prace dotyczące właśnie wszystkich zmian. Jeżeli mamy na przykład kuchnię, to co najczęściej my zmieniamy, to jest elektryka w kuchni. W stanie deweloperskim mamy 4 punkty, 6 punktów, w zależności oczywiście jaka jest duża kuchnia, pomiędzy szafkami kuchennymi dolnymi, a szafkami kuchennymi górnymi. I teraz jeżeli my mamy te gniazda na przykład w jakichś tam miejscach, a chcemy sobie inaczej zaplanować tą kuchnię, no to będziemy musieli przerobić te gniazda w innych miejscach. I żeby podjąć tę decyzję, powinniśmy tak naprawdę wiedzieć, gdzie po kolei jakie szafki kuchenne będą, a w tym może nam pomóc stolarz, czyli możemy pojechać do firmy, która będzie nam robiła takie meble na zamówienie, albo możemy pojechać do firmy, która ma gotowe meble, takie modułowe, i pomoże nam jak gdyby to poustawiać. Jeżeli będziemy wiedzieli, jaki jest układ, to możemy porozmawiać z ekipą, która nam doradzi, gdzie na przykład zrobić te gniazda prądowe. Czy zrobić je pod szafkami, czy zrobić je w blacie na przykład. Jeżeli mamy wyspę, to koniecznie też w blacie. Czy chcemy standardowo mieć je na ścianie pomiędzy szafkami dolnymi a szafkami górnymi.
Kolejna rzecz to jest budżet wstępny. Na to zaznaczyłam około 2 tygodni, ale to może potrwać jeszcze więcej. Możecie skorzystać z formularza, który udostępniam, za darmo oczywiście. To jest taki wzór, który pokazuje, że to samo wnętrze można w różnych budżetach urządzić i chodzi o to, żeby wypisać wszystkie pomieszczenia, wypisać produkty, które muszą się tam znaleźć, czyli jeżeli to jest salon, to nie wiem, lampa główna, lampa stojąca, kanapa, wersalka czy jakaś sofa narożnikowa, fotel, ława, dywan, szafka pod TV, regał, kredens i tak dalej. I wtedy te pieniądze, którymi dysponujecie, podzielić na poszczególne pomieszczenia i na poszczególne produkty. Jeżeli tego budżetu nie zrobicie, bo będzie dla Was to takie trudne i męczące, no to na pewno się odbije później na niezrealizowanych rzeczach i będziecie miesiącami kończyć ten projekt, dlatego że z mojego doświadczenia i osób, z którymi rozmawiam, zawsze jest źle oszacowany budżet, czyli i to nie chodzi o 20%, bo w trakcie projektowania też nie wszystko wiemy i na końcu wychodzą różne rzeczy, ale chodzi bardziej o to, że mamy, nie wiem, 100 tysięcy, a jakbyśmy usiedli i przeliczyli przez 3 lata, ile włożyliśmy w ten dom, żeby go wykończyć, wychodzi 300, albo mamy 300, a wychodzi 800 i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę różne rzeczy widziałam, dlatego zwróćcie uwagę na to, żeby racjonalnie do tego podchodzić. A jeżeli macie niewystarczające środki, to żeby podzielić sobie budżet na 2 budżety, czyli to, co musi być na samym początku, żebyśmy byli w stanie tam zamieszkać i to, co będziemy kupować później. Krok numer 7 to jest wybranie materiałów, podłóg, płytek, drzwi, schodów, czyli w tej pierwszej fazie mieliśmy inspiracje, ogólnikowe różne rzeczy, a tu już konkretnie musimy wybrać, co nam się podoba, jakie płytki, jakie podłogi, co ma być na schodach, czy chcemy mieć na przykład kominek, jaki kominek z płaszczem wodnym, bez, gazowy, na prąd, jakieś biopaliwo. Naprawdę tu trzeba zwrócić na to uwagę i też można się zawsze zapytać w punktach, gdzie takie produkty są sprzedawane. I dopiero 8. krokiem jest znalezienie ekipy remontowej, bo wtedy już możemy coś określić, tak? Że na przykład nasza łazienka będzie dwukolorowa, pod prysznicem będziemy mieli mozaikę, a na ścianie będziemy mieli gres, nie wiem, biały, a na podłodze gres na przykład jasno-szary. Że chcemy mieć sufit podwieszany, że chcielibyśmy to i tamto i możemy to skonfrontować podczas rozmowy, czy jest to do zrobienia, to jest do wykonania i jaki będzie koszt zrobienia tego wszystkiego. Także jak ta ekipa remontowa przyjdzie do nas i zacznie coś robić, to my mamy już oszacowane wszystko, mamy ofertę i mamy umowę i możemy podpisać umowę. Będziemy wiedzieli, w jakich transzach będziemy te płatności dokonywali i to jest bardzo istotne, żeby tą umowę mieć sporządzoną. Kolejna rzecz to jest znalezienie firmy stolarskiej. Na meble długo się czeka. Na meble na zamówienie można czekać 6-8 tygodni. Teraz na przykład przy drzwiach mamy takie sytuacje, że 12-15 tygodni czeka się na drzwi. Bardzo dużo osób, praktycznie to jest jeden z głównych w ogóle błędów, jakie popełnia większość osób, to jest zamawianie drzwi na końcu i liczenie, że drzwi będą dostępne w ciągu 2 tygodni. Wszystko zależy od tego, jakie macie grubość muru, jakie wybieracie drzwi i ościeżnice. Cena drzwi to nie jest cena skrzydła drzwiowego, czyli jak widzicie, nie wiem, zdjęcie jest jakieś, przy drzwiach jakaś tam tabliczka i jest napisane, że skrzydło 600 zł, drzwi nie kosztują 600 zł. Na cenę drzwi składa się skrzydło, ościeżnica, jakiś pochwyt, klamka, rozeta, zamek, podcięcie, nietypowe zawiasy. Wszystko zależy od tego, co wybierzecie. Bardzo często to jest 2 razy tyle, co skrzydło, no i oczywiście montaż. Różna jest cena za montaż, w zależności, czy są to drzwi bezprzylgowe, przylgowe, z ukrytą ościeżnicą i tak dalej. Nie wiem, czy ja nie mówię za szybko. Zobaczmy sobie. Jesteście tu? Jesteście, nie mówię. Dajcie znać, czy wszystko słychać, czy jest wszystko w porządku. Jak macie jakieś pytania, to też bym poprosiła. Zawsze łatwiej omawiać jakieś szczegóły, detale na pytaniach. Ok. Mieliśmy punkt 8, mieliśmy punkt 9, znalezienie firmy stolarskiej. Ta firma stolarska też może nam dużo pomóc właśnie w dokonaniu wyboru pod względem funkcjonalności
wszystkich mebli, ale jeżeli nie chcemy robić dużo przeróbek, nie chcemy płacić za dodatkowe zmiany właśnie przyłączy wodnych to i elektrycznych, to możemy też na przykład zrobić tak, że mamy wymiary, które mamy i dopasowujemy się do tego, co jest w stanie na budowie, tak? W stanie tym fizycznym. Czyli jeżeli gdzieś mamy jakieś gniazda, gdzieś mamy przeznaczone miejsce na piekarnik, na płytę, na zmywarki i tak dalej, no to możemy to wszystko zostawić i wtedy po prostu ten remont będzie na pewno trwał szybciej i też nie będzie generował dodatkowych kosztów. Ale jeżeli ten układ nam nie do końca odpowiada, no to lepiej to zmienić, przemyśleć i wydać te pieniądze tutaj na tym momencie początkowym, niż później na przykład po roku żałować, mieszkać w niewygodnym, niefunkcjonalnym wnętrzu. Wszystko zależy od tego, na jaki okres robimy to wnętrze, to mieszkanie i czy to jest dla nas, czy może pod wynajem. Także tutaj akurat te kwestie są dosyć istotne, żeby podjąć te wszystkie decyzje. Kolejny krok, 10, to jest wysyłanie zapytań ofertowych. Zapytania ofertowe są to wszystkie maile, które musimy wysłać do różnych firm, u których chcemy coś kupić. Możemy właśnie w tych zapytaniach zapytać się o rabat, czas dostawy, kiedy ona się liczy, czyli od wpłaty zaliczki, od umowy, ile wynosi zaliczka, czy trzeba wszystko w całości zapłacić, czy te produkty na pewno są na stanach magazynowych, czy nie są wycofane przez producenta, ile będzie kosztował transport, ile będzie kosztowało wniesienie, czy jest w tym montaż i tak dalej. O tym bardzo często też wiele osób zapomina i zamawia produkt, który jest bardzo duży, gabarytowo ciężki, nagle dostaje go pod drzwi i nie ma po prostu możliwości, żeby go schować, nie wiem, pada deszcz i tak dalej, karton przemoknie, coś tam się może z tym złego stać się, więc dlatego lepiej o to wszystko zapytać. Dużo sklepów internetowych ma produkty na swoich stronach, a one fizycznie są albo na magazynie, albo ich nie ma, albo dopiero je zamawiają. I często tak się zdarza, szczególnie przy oświetleniu, że producenci oświetlenia nie podają na bieżąco, że na przykład dany produkt jest wycofany, albo że mają przerwę w ciągu wakacji i czegoś tam nie robią. I my na przykład wkładamy jakieś pieniądze w koszyk, a po czym się dowiadujemy, że na przykład dany produkt jest niedostępny, chociaż na stronie internetowej był. I wtedy się denerwujemy, oczywiście te pieniądze najczęściej dostajemy z powrotem, ale to trwa nieraz tydzień, nieraz dwa, nieraz miesiąc i mamy te pieniądze zamrożone, więc jeżeli mamy mało środków i chcielibyśmy płynnie nimi dysponować, lepiej zadzwonić, upewnić się, zapytać się drogą mailową, drogą telefoniczną, czy na pewno ten produkt jest, ile on de facto będzie kosztował, ile będzie kosztował transport, montaż i wniesienie. 11 krok to jest zamawianie produktów i tutaj tym się różni wysyłanie zapytań ofertowych od zamówienia, że już musimy podjąć jakieś działania, tak? Czyli musimy mieć zawsze przygotowane, na jaki adres ma być przesyłka. Jeżeli mamy jakieś predyspozycje godzinowe, też możemy wpisać, musi być numer telefonu, wszystkie dane. Jeżeli chcemy mieć na fakturę, to podać dane do faktury. Jeżeli ma być, nie wiem, na męża, mamę, ciocię, to żeby to wszystko podać, bo inaczej przy takiej ilości produktów, jakie musicie zamówić, zaczyna się po prostu, dużo czasu będziecie tracić na mailowanie i odpisywanie na pytania sprzedawcy, jeżeli nie podacie wszystkich parametrów. I teraz tak, jeżeli zamawiacie produkty, które są częściowo na zamówienie, na przykład jakieś meble tapicerowane, to musicie podać precyzyjnie tkaninę, wybarwienie nóg, jakieś wykończenia, jakieś listewki, jakieś pochwyty, te wszystkie elementy, które sprzedawca podaje. Mówię to stricte, jeśli chodzi o zakupy online. Jeżeli jesteście w sklepie fizycznym, to raczej ktoś powinien Wam doradzić, pokazać, zadać te pytania i na podstawie tego dostaniecie ofertę i później taką ofertę wystarczy wysłać i poprosić o to, że chcecie to zamówić, czy oni wystawiają Wam proformę, czy wystawiają fakturę zaliczkową, kiedy trzeba zapłacić drugą ratę. To też jest właśnie taki element, o którym mało kto pamięta, jeżeli sobie zamawiamy na przykład drzwi. I te drzwi mają dwie płatności. Najpierw jest zaliczka, od momentu zaliczki wychodzi zamówienie do fabryki, bo najczęściej kupujecie drzwi przez jakiegoś dystrybutora, to od tego czasu się liczy na przykład te 8, 12 czy tam 15 tygodni. I teraz, żeby
mieć je po tych 12 czy tam 15 tygodniach, dokładnie, nie wiem, w środę 14, to Wy musicie dopłacić całą resztę i zamówić sobie montażystę. Jeżeli o tym zapomnicie i sklep na przykład, jakiś tam przedstawiciel handlowy o tym zapomni, no to później się okaże, że mijają te 15 tygodni, ten produkt już jest na magazynie, ale na przykład nie ma wolnego montażysty i Wy się denerwujecie, bo chcielibyście już pojechać na te wakacje, a tutaj cały czas drzwi są niezamontowane, więc też sobie zróbcie jakiś alert, komunikat w komórce, w Google kalendarzu, że tego i tego dnia zadzwonić, czy drzwi już są, może są wcześniej, umówić sobie montażystę tak, żeby sprawnie on przyjechał i żeby mógł te ościeżnice i te drzwi, skrzydła osadzić, tak żeby ekipa remontowa mogła na przykład dołożyć do tych drzwi listwy przypodłogowe. I ostatni element to jest nadzór. No on może trwać długo, wszystko zależy, jaką tak naprawdę macie ekipę. Czy jest to, nie wiem, pojedyncza osoba, każdy branżysta osobno będzie coś wykonywał, czy będziecie mieli ekipę taką, gdzie jest osoba zarządzająca i ma wszystkich swoich podwykonawców, ma większy team. I nadzór, no ciężko nadzorować pracę, jeżeli się na czymś nie znamy, ale na pewno wiemy, jakie są nasze potrzeby, czyli jeżeli chcielibyśmy mieć cieniutkie fugi i mamy oczywiście dobrane płytki, które są rektyfikowane i da się takie cienkie fugi zrobić, to na samym początku, nie w trakcie robót, zwróćcie uwagę, poproście, napiszcie, możecie nawet w umowie dopisać, że prosicie o, że będzie wycenie z położenie płytek rysowych z fugą na 2 mm, że chcielibyście mieć fugę takiej i takiej firmy, że chcielibyście, żeby farby były takiego i takiego producenta. Te wszystkie rzeczy tak naprawdę możecie określić, spisać i dać do potwierdzenia tym osobom, które będą to wykonywały, żeby jeżeli użyją niewłaściwych produktów albo innych zamienników, no to będziecie mieli jakieś tam podstawę, jakiś dokument, że nie zrobili tego zgodnie z oczekiwaniami. A z drugiej strony właśnie może uda Wam się właśnie uniknąć jakichś nieprzyjemnych sytuacji. I jeżeli powiecie, że jesteście, nie wiem, pedantyczni, tacy nadwrażliwi i tak dalej, że będziecie zwracali uwagę, że będziecie przyjeżdżali co drugi dzień i patrzyli, co robią, no to może oni się będą też bardziej starać, zwrócą uwagę na to, żeby jednak ta fuga była idealna i tak dalej. Dużo rzeczy, wszystkiego nie jesteście w stanie przewidzieć, ale no, postarajcie się właśnie porozmawiać i tak dalej. Fajną opcją nadzoru jest też nadzorca budowlany. Oczywiście jest to dodatkowy koszt. Ale jeżeli go zaplanujecie w kroku numer 6, czyli budżet, no to może się okazać, że on większość Waszych problemów odejmie. Chociaż on nie naprawi błędów żadnych, to jest tylko osoba, która przyjeżdża, nadzoruje. Tak samo jak projektant, on tylko przyjeżdża i sprawdza, czy to jest zgodne z dokumentacją, a za całą pracę odpowiada ekipa remontowa, o tym też pamiętajcie. Ale będzie zwracał uwagę, że to trzeba poprawić, może Wam wysłać raport taki, co jest do zmiany, poinformować słownie, później pisemnie, możecie też wysłać maila do ekipy, że prosicie, żeby to było zmienione, że to Wam się nie podoba, albo że gdzieś ma być coś tam pomalowane, dokończone, czy ma być inaczej położony silikon. I wtedy jak gdyby trochę tej pracy Waszej zdejmujecie, przekładacie go na tego nadzorcę. Możecie się umówić z nim, że on będzie raz w tygodniu przyjeżdżał, dwa razy w tygodniu, możecie raz na dwa tygodnie, no tak jakie będziecie mieli możliwości finansowe, na to możecie sobie też pozwolić, żeby po prostu ta osoba nadzorowała, bo dzięki temu ta ekipa też będzie miała poczucie, że jest jakaś kontrola, że trzeba to zrobić dobrze. No i najlepiej też na czas, czyli w tej umowie też określicie, jaki jest czas na zrealizowanie tego projektu. I to jest taki bardzo prosty schemat, który ma Wam właśnie ułatwić przeprowadzenie tego remontu samodzielnie. Jeżeli te wszystkie kroki zrobicie po kolei i naprawdę odhaczycie, jeżeli obejrzycie sobie poprzednie live'y, które robiłam i te, które będę robić, w których też omawiam poszczególne elementy, takie jak właśnie elektryka, jak znalezienie firmy stolarskiej, znalezienie ekipy remontowej, wysyłanie zapytań ofertowych itd., ja będę o tym później mówić, no to zwiększycie sobie szanse na to, żeby to zrobić lepiej, sprawniej, zmniejszyć może stres, jakieś tam problemy, błędy wynikające z złych decyzji, ale pamiętajcie, że aranżowanie, projektowanie swojego mieszkania, domu, to jest coś, co
nigdy nie jest do określenia, że wszystko pójdzie dokładnie w tym samym, w tym czasie, co sobie zaplanowaliście, że będzie dokładnie idealnie tak, jakbyście chcieli. I to jest taki żywy organizm. Różne rzeczy mogą się wydarzyć na tej budowie. Mogą jakieś płytki nie dojść, jakieś oświetlenie może nie dojść, coś może się stać jakiemuś pracownikowi, odpukać w ekipie remontowej, wam się może coś, nie daj Bóg, stać i będziecie musieli coś przełożyć w czasie. Dlatego ta perspektywa czasowa, którą sobie dacie, im więcej tego czasu sobie dacie, tym lepiej, ale z drugiej strony musicie pamiętać też o tym, żeby nie popaść w taki, w coś takiego, że ciągle wam mało jeździcie na stop po sklepach i że a może tam znajdziemy lepsze, a może tam znajdziemy w lepszej cenie, a może tu będą jeszcze tańsze, a może te będą ładniejsze, bo tak naprawdę nigdy nie podejmiecie tej decyzji i obojętnie co wybierzecie, będziecie niezadowoleni. Czyli stwierdzicie, a mogłam jednak wziąć tamte płytki, a ktoś mi tam źle doradził. Pamiętajcie, że to wybierzecie odpowiedzialność za zrobienie tego i nie zwalajcie tej winy jak gdyby na sprzedawcę, na ciocie, mamek, kogoś, kto wam tam doradzał, albo na ekipę, tylko samodzielnie wszystko przemyślcie, możecie sobie zrobić kartkę papieru, napisać plusy i minusy, co wam się podoba. Oczywiście możecie zapytać się innych osób, co myślą, możecie też się zgłosić do projektanta i poprosić o konsultację, że macie takie pomysły, takie rozwiązania techniczne, że chcielibyście użyć takich materiałów i czy on wam to poleca, czy nie, czy odradza, albo jakie lepsze rzeczy możecie zrealizować. Konsultacja nigdy nie jest tak droga jak projekt, jest to jakiś tam ułamek tej ceny, więc też możecie przemyśleć, czy się tym nie posiłkować. Ale tak jak mówię, postarajcie się zrobić te wszystkie kroki i powinno być lepiej. Ja sobie tutaj luknę na was. Jak tam? Jakieś pytania macie? Czy bez pytań? Zobaczymy. Ach, ja zawsze zapominam, że trzeba to scrollować. Cześć Agnieszka, cześć Wojciech, cześć Justyna. Udało ci się. Cześć Marika, cześć Krzysztof. Tak, live będzie dostępny, Justyna. O, dzięki Ania, że odpowiedziałaś. No, ja to bym potrzebowała jakiejś takiej miłej asystentki, która mi to wszystko pomoże. Oczywiście chciałabym, żeby te wszystkie filmiki były jeszcze dostępne poza Facebookiem, ale brakuje mi czasu, także jakby jakaś przemiła osoba chciałaby mi pomóc w zamian za podzielenie się wiedzą i moim doświadczeniem, to byłoby miło. A teraz przejdę do harmonogramu. Harmonogram prac budowlanych. Teraz wam pokazałam jak zaplanować sobie całą tą aranżację, a teraz co po kolei powinniśmy zamawiać, jak to powinno wyglądać, te zamówienia. Teraz widzicie to. Ok, dobrze. Ja się troszkę powiększę. Albo może zrobię wam grafikę, żebyście mieli grafikę. Grafika się wam chyba bardziej przyda. Tylko nie wiem, czy mam. Jeszcze nie mam chyba tej grafiki. Ok. Dobra. Jak macie jakieś w ogóle pytania, albo jakieś pomysły, sugestie, jak wy w ogóle sobie radzicie z remontem, to możecie dać znać. Będzie mi miło oczywiście, jak przekażecie linka do tego wideo innym osobom. Można to zrobić z pozycji Agnieszka Pasieka-Damek. W grupach jest to oczywiście niedostępne, żeby poza podlinkować, ale na Agnieszka Pasieka-Damek możecie to zrobić. Podłogi, drzwi. Bez podłóg i drzwi, słuchajcie, to jest krok numer jeden. Ciężko dokończyć wnętrze, bo nie mamy wykończonych otworów i nie wiemy, jak przygotować te otwory, jeżeli nie wiemy, jakie to będą drzwi, jaka będzie ościeżnica i co będzie na podłodze. Dlatego, że różni producenci mają różne wymiary otworów drzwiowych, które muszą być i różne wysokości, które muszą być przygotowane. I na przykład niektórzy mają na skrzydło drzwiowe, które ma mieć 80 cm, które jest najbardziej popularne,
Otwór drzwiowy 92x206. Niektórzy mają na 208, niektórzy na 204, różnie to bywa. Jeżeli nie zamawiacie na indywidualne zamówienie, na przykład u stolarza, który Wam zrobi wszystko idealnie pod wymiar, tylko posiłkujecie się jakimiś tańszymi rozwiązaniami od gotowych producentów, jak Asilo, Interdoor, Dere, Porta, Polskon i tak dalej, no to konkretne drzwi będą potrzebowały konkretnego wymiaru i to musicie ustalić na samym początku. I sugeruję, żeby właśnie to szybko zrobić i nie zamawiać tych drzwi, jak ekipa będzie wychodziła, jak już podłogi i wszystko będzie położone, tylko wcześniej poprosić montażystów, żeby przyjechali, żeby była też ekipa remontowa i podczas takiego spotkania ustalić kierunki otwierania drzwi, ustalić, jakie otwory mają być zrobione, tylko oczywiście pamiętajcie, musicie mieć wybrany konkretny model drzwi. I wtedy te drzwi sobie opłacacie zamówienie, to zamówienie jest realizowane w fabryce, Wasza ekipa cały czas pracuje i powiedzmy po 2 miesiącach, jak kończy remont, czy tam po 3 miesiącach, jak kończy remont, przyjeżdżają montażyści od drzwi, montują Wam te drzwi i ekipa może dołożyć listwę podłogową, zrobić jakieś wyprawki i macie wszystko skończone. Jeżeli zrobicie to na końcu, to się może okazać, że po 3 miesiącach czekacie kolejne 3 miesiące i żyjecie bez drzwi, a Wam się na przykład spieszyło i chcieliście bardzo szybko zamieszkać. Więc tutaj zwróćcie na to uwagę. Musicie wiedzieć też, jaka jest podłoga, dlatego że od grubości podłogi, kleju, podkładu, tego, z czego ta podłoga będzie, będzie też zależna wysokość otworu drzwiowego, więc to też musicie, tą decyzję musicie podjąć na samym początku. Punkt numer 2 to są płytki i biała armatura. Jaka jest dostępność? Ile się na to czeka? W okresie wakacyjnym dużo fabryk ma przestoje, są zamknięte i tak dalej. Na przykład Włosi i Hiszpanie nie pracują, więc weźcie to pod uwagę, że jak przyjdzie ekipa, żeby mieć już towar, żeby mieć produkty, na których oni mają pracować. No bo zrobią Wam na przykład szybko elektrykę, zmienią coś w tkanie, a nie będą mogli kłaść płytek, bo tych płytek nie będzie, bo się okazało, że ich nie zamówiliście, więc też stosunkowo szybko musicie je zamawiać. Farby. Jeśli chodzi o farby, w tym powinna Wam pomóc ekipa. Dowiedzcie się, na jakich materiałach pracowali do tej pory, z czego byli najbardziej zadowoleni. Możecie porównać sobie ceny. Jeżeli się okaże, że jakieś tam kanadyjskie farby będą dla Was za drogie, to możecie wziąć jakieś, nie wiem, niemieckie. Sprawdźcie sobie stosunek ceny do jakości. Zapytajcie się też właśnie o nie swojego wykonawcy. Czy wykończenie w pumacie, w macie, czy w połysku, czy właśnie ma być zmywalna ta farba, szorowalna, czy bardziej taka delikatna. Kolejny punkt to są grzejniki. Czy je macie, czy nie macie, to jest dosyć istotne. Jeżeli nie macie, to one generują dosyć duży koszt. Często jest potrzebne specjalne podłączenie do tych grzejników, więc musicie upewnić się, żeby dobre grzejniki dobrać. Moce grzewcze też Wam pomoże przeliczyć firma, która takie grzejniki sprzedaje, także zwróćcie uwagę, żeby nie były za słabe te grzejniki, żeby Wam po prostu zimą nie było zimno. Deweloperzy to niby mają przeliczone, ale często jest to na styk i później te grzejniki trzeba na styk koszt wymieniać, więc tutaj trzeba to sprawdzić. Kolejny punkt to są parapety, one też są na zamówienie. Też trzeba dokonać pomiaru, najlepiej poprosić firmę, która dokona pomiaru za nas i te parapety wcześniej zamówić. Na nie się czeka 2 tygodnie, 4 tygodnie, wszystko zależy od sezonu. Schody. Na schody można czekać też kilka miesięcy, więc schody też trzeba robić indywidualnie i też musi ktoś przyjechać na pomiar. Nieraz ten pomiar jest wykonywany 2 razy, nieraz żeby wykonać te drzwi, te schody, to trzeba też przyjechać kilka razy, bo coś trzeba jeszcze dociąć, więc schody też zamawiamy na samym początku. Podłogi, drzwi, schody. I dobrze też zamówić sobie meble, o których za chwilkę powiem. Kolejny punkt, 7, to są oprawy oświetleniowe. I oprawy oświetleniowe... Cześć Boryjana. Ojej, dawno Cię nie widziałam. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku. Oprawy oświetleniowe... Teoretycznie lampy montujemy na końcu, ale jeżeli mamy sufity podwieszone, jeżeli mamy jakieś wnęki, mamy paski LEDowe, profile z paskami LEDowymi,
mamy jakieś takie elementy na styk, które są właśnie wbudowane, to powinniśmy zamówić je wcześniej. A z mojego doświadczenia wynika, że właśnie jest duży problem z oprawami, dlatego że wchodzimy na sklep, do sklepu internetowego, widzimy, że coś jest dostępne, a później okazuje się, że nie jest dostępne. Jeżeli nie chcecie się sami w to wszystko bawić i chcecie, żeby też było wycenie w ekipie remontowej montaż wszystkich opraw oświetleniowych, zamówcie je na samym początku. Światło będzie Wam potrzebne. Możecie spać na podłodze na materacu, ale dobrze by było, jakby jakaś tam lampka na suficie była, żeby nie było ciemno i żebyście mogli do tej sypialni wchodzić bez przewracania się, więc te oprawy też koniecznie zamówcie. Jeżeli chodzi o paski LED-owe i różnego rodzaju profile LED-owe, możecie to też ustalić z swoim elektrykiem. On może to z jakiejś hurtowni kupić. Ja korzystam i polecam z firmy Kluś, która ma bardzo dobrej jakości profile LED-owe i paski LED-owe, także możecie sobie też zobaczyć u nich, jakie mają rozwiązania, może Wam się coś spodoba i może będziecie mieli właśnie inspirację na ciekawe zastosowanie oświetlenia w Waszych domach. Punkt numer 8. Sorry, że tak zerkam, ale ja właśnie tu mam taką listę. O, zobaczcie, tu mam taką listę i sobie na tą listę patrzę, żeby o niczym nie zapomnieć. Punkt numer 8 to są meble na zamówienie, czyli kuchnia, szafki wnękowe, jakieś nietypowe zabudowy, ściany za telewizorem, jakieś takie wnęki i tak dalej. Kiedyś była taka moda, że wszystkie różne jakieś tam rodzaje wnęk i robiło się z karton gipsu, najczęściej nie obkładane żadnym drewnem, żadnym furnirem, laminatem, to przy tym ten kurz osiadał, farby były różnej jakości, więc jak się to przecierało, to te ściany wyglądały strasznie. Ja unikam tego rodzaju wnęk. Jeżeli chcecie coś ciekawego zbudować, to zaprojektujcie to sobie razem ze stolarzem albo z jakimś projektantem i wykonajcie po prostu z drewna, z płyt meblowych, żeby można było to, żeby to estetycznie wyglądało, żeby można było to wyczyścić. I na takie meble czeka się dosyć długo, bo wszystko zależy oczywiście z jakich materiałów to zrobicie. Znowu, w jakim sezonie się wbijecie do tej firmy, czy to jest okres wakacji, czy oni pracują, czy nie pracują, zwróćcie na to uwagę, ale 8 tygodni, 2 miesiące powinniście liczyć na to. Jeżeli zaczyna się remont, fajnie się umówić z meblarzami, oczywiście musimy wcześniej mieć wszystko opracowane, jakie meble chcemy i tak dalej, przyjeżdżają na pomiary i mogą nam już część mebli wykonywać. Jeżeli mamy coś od ściany do ściany, a na ścianach będzie jakiś materiał, jakaś płytka i tak dalej, nie muszą zrobić to na styk, to i tak będą musieli przyjechać w późniejszym okresie, kiedy ekipa remontowa nam już to zrobi, na przykład meble łazienkowe, które byśmy chcieli zaprojektować, zamówić właśnie. I dopiero jak pewne prace będą wykonane, dopiero wtedy będzie pomiar i dopiero wtedy będzie wykonanie tych mebli. Więc ten cały okres czekania na realizację mebli może się wydłużyć, dlatego też starajcie się zamówić to wcześniej, bo też można czekać 2 miesiące. Tak samo jak na schody, tak samo na drzwi, tak samo na meble na zamówienie. Jeśli chodzi o meble ze sklepu, to jest punkt numer 9. Tutaj różnie to bywa i dlatego musicie zawsze sprawdzać, jaki jest czas realizacji danego zamówienia. Może być to tydzień, dwa, może 3 dni robocze, a może być nawet kilka tygodni. Punkt numer 10 to są dekoracje ścienne, masy, tapety, betony, wszystkie te elementy, które są nietypowe. I teraz jeśli chodzi o nie, to na różnych etapach remontu tworzymy te elementy, zamawiamy te produkty. Mogą być to elementy, które Wam wykona Wasza ekipa remontowa, na przykład jakieś tapety, a może być potrzebna ekipa specjalistyczna. Czyli jeżeli macie na przykład jakieś tynki, ozdobne, beton i tak dalej, to lepiej wziąć firmę, która się tylko w tym specjalizuje, która Wam to zrobi. Więc też musicie sobie ten termin zamówić wcześniej i ustalić, na jakim etapie remontu, wykonywania poszczególnych prac remontowych będzie ta ekipa mogła to robić. Na przykład jak robimy masę betonową, masa betonowa to jest coś takiego, jak jest tutaj, powinna być wykonywana na samym końcu. Czyli tak naprawdę, jak już są listwy zrobione, wszystko jest zrobione, oczywiście przed meblami, bo jeżeli tutaj miała być jakaś komoda, to najpierw powinniśmy mieć ścianę, a później komodę. Tak, żeby po prostu nikt inny z innej ekipy nam tej ściany,
tej masy, tego czegoś, co tam mamy na tej ścianie, nie uszkodził, nie zniszczył i żeby nie trzeba było robić poprawek, bo na niektórych materiałach nie da się po prostu dosztukować, tak jak farbą, że gdzieś tam domalujemy wałkiem, tylko trzeba robić całą ścianę od nowa. I później się rodzi taki problem, kto ma za to zapłacić, kto jest winny. I najczęściej nikt nie jest winny, a klient musi za to zapłacić, więc żeby tego uniknąć, dowiedzieć się naprawdę co po kolei i też nie robić czegoś na siłę, że nam się tak spieszy, naciskamy na tą ekipę, żeby ona położyła nam tą masę albo jakiś tam materiał, po czym ona, ta ekipa mówi, no ale może się uszkodzić, zniszczyć, po czym ona się niszczy i później liczymy na to, że ktoś nam to za darmo poprawi i zrobi. Unikajcie tego. Jeżeli ktoś mówi, że na coś, na wyschnięcie czegoś potrzeba 2 tygodnie, to czekamy 2 tygodnie. Jeżeli mamy podłogę żywiczną, jakąś wylewaną, jakiś beton i każda warstwa to jest 1 dzień, przez 2 tygodnie nikt nie może wejść, no to nikt nie może wejść. I tego się trzymajcie, no bo później będziecie mieli właśnie jakieś problemy i tak dalej, a reklamacje będą nieuwzględnione. I kolejny krok, taki ostatni, to są dekoracje okienne, poduszki, dodatki, jakieś drobne elementy. Te, które wymieniacie, te, które możecie sobie kupić później, które można kupić i w sklepach stacjonarnych, i przez internet. Tych elementów jest naprawdę bardzo dużo. Nieraz warto właśnie poczekać ze stolikiem nocnym, jakąś lampką stojącą i zobaczyć na efekt, który mamy, jeżeli szczególnie jak sami to urządzamy, czy to będzie nam pasowało do tej sofy, którą mamy, do tych mebli, które zamówiliśmy, czy to wszystko razem nam się podoba. Zauważyłam, że dużo osób czeka właśnie z oprawami oświetleniowymi, czyli z tymi lampami, jaka tam lampa będzie nad stołem. Jeżeli jest to jedna jakaś tam lampa i mamy gdzieś indziej jeszcze doświetlenie tego pomieszczenia, to w porządku. Ale jeżeli będziemy z wszystkimi tak oprawami czekali do końca, no to później musimy, na przykład jak mamy wysokie wnętrze, mamy problem, że nie mamy już drabiny, bo ekipa pojechała, czyli mamy problem z montażem, musimy kogoś znowu fatygować, komuś musimy znowu zapłacić. Lepiej te wszystkie rzeczy ustalić wcześniej, i kupić wcześniej i nie zostawiać na samym końcu. Na koniec zostawiamy takie rzeczy ruchome, które łatwo nam przenieść, wynieść, zamienić, tak żeby sprawdzić ten efekt i dopełnienie, czy tam rośliny, jakieś takie rzeczy, które możemy sobie później kupić, to te elementy możemy zostawić na samym końcu. I to są te takie jak gdyby główne kroki, to jest taki harmonogram, który pokazuje, na jakim etapie po kolei co powinniśmy robić. Jeśli chodzi o szczegóły takie, kiedy powinniśmy malować ścianę, a kiedy powinna być położona podłoga, wszystko zależy tak naprawdę od tego, na jakich materiałach będziecie pracowali, dlatego właśnie o tym nie mówię. Najlepiej by było to ustalić z firmą, ekipą remontową, bo nie wiem, czy będziecie mieli parkiet, mozaikę jakąś przemysłową, czy to będzie panel, to będzie klejone, nieklejone, podłoga będzie olejowana, czy szlifowana i lakierowana. I od tego zależy właśnie to, co później się będzie działo, kiedy będzie pierwsze malowanie, drugie malowanie, ale to, co jest najważniejsze, to, że najpierw wykonujemy te prace brudne, czyli zmiany elektryki i wodkanu, a później te wszystkie rzeczy kończymy. No i to, co musimy mieć, to musimy mieć wybrane podłogi, drzwi, bo to jest priorytet, żeby to wszystko nam się razem spięło. Czy to, co mówię, jest jasne? Czy ktoś ma jakieś pytania do tego? Albo coś mam jeszcze doprecyzować? Zapraszam Was też gorąco do mojej zamkniętej grupy na Facebooku Urządź swoje mieszkanie z Agnieszką Pasiek-Adamek, bo tam ta wiedza też jest usystematyzowana. Tam się pojawiają też wpisy, informacje dotyczące nowych materiałów, tak jak na przykład darmowe grafiki do pobrania, czy gdzie pobrać budżet, gdzie pobrać jakieś e-booki, także tam możecie to znaleźć. I na grupie też są różnego rodzaju konkursy i też są promocje na mój kurs, który ja prowadzę. Kurs nazywa się Jak samodzielnie urządzić swój dom. Jest przeznaczony właśnie dla osób, które samodzielnie urządzają, ale nie stać ich na projektanta wnętrz, albo chcą to zrobić samodzielnie, po prostu to takie, jak traktują jako wyzwanie, ale potrzebują takiej wiedzy merytorycznej, pogrupowanej, ładnie pokładanej, lekcja po lekcji. Tam jest 14 lekcji, są to lekcje wideo na platformie, może ja Wam pokażę
jak to wygląda. Tylko się troszkę zmniejszę. Ja chyba nie będę zalogowana. Zaraz zobaczę, czy jestem zalogowana. Wszystko jasne. Cześć Aniu. Zobaczcie, tutaj mam, to jest osobna platforma, specjalnie nie chciałam tego wszystkiego mieszać, dlatego mam platformę osobną. I tutaj mamy kursy. Kursy są różne, ale ten kurs, który przeprowadza wszystkich przez, po kolei wszystkie kroki remontu, nazywa się Jak samodzielnie urządzić swój dom. On jest sprzedawany w 3 pakietach, to sobie tam później zobaczycie. I tu są właśnie po kolei wszystkie lekcje, które ja teraz omawiam, a tam są szczegółowo zrobione. Czyli inspiracje, plan działania, budżet, jak znaleźć styl, jak urządzić swoje wnętrze, jak dobierać kolory, gdzie szukać produktów do aranżacji, jak wybrać wykonawcę, jakie pytania mu w ogóle zadawać, jak znaleźć właśnie ekipę, na co zwrócić uwagę, jak stworzyć harmonogram prac, elementy, na które długo się czeka, kiedy je wcześniej trzeba zamówić, jak ustalić ilość gniazd i punktów świetlnych, a dodatkowo osoby, które uczestniczą w tym kursie, dostają aż tyle bonusów i ćwiczenia. Do każdej lekcji są ćwiczenia zrobione w PDF-ie. To są proste ćwiczenia, trochę wiedzy zapisanej dla wzrokowców, dla tych, którzy potrzebują, ale też są takie proste pytania, żeby sobie na nie odpowiedzieć, żeby łatwiej było przejść przez ten kurs. I poradniki, które mogą Wam ułatwić, rozszerzyć tę wiedzę, czyli jest książka online, tam jest ponad 130 adresów sklepów, jest wzór budżetu, jest poradnik, jak zaprojektować pokój dla dziecka, jak łączyć style we wnętrzach, poradnik projektowy, czyli z wytycznymi do projektowania, jakich błędów unikać przy urządzeniu domu, jak dobierać kolory, też w formie takiej wizualnej dla osób, które potrzebują tego wsparcia. Tu są opisane, zobaczcie, tu mamy lekcje wszystkie, ja nie pamiętam teraz, ile one trwają, ale nie są aż tak długie, więc starałam się to tak skondensować, żeby nie zabierać Wam czasu. Teraz kilka kursantek właśnie przerabiało to i chyba tylko jednej osobie się udało w 14 dni, tak, że codziennie jakby przerabiała to. Dostęp do tego kursu jest przez rok, z możliwością też wydłużenia, także możecie w dowolnym momencie oczywiście z dostępem do internetu sobie te lekcje oglądać. Ja zaraz zobaczę, czy ja się mogę zalogować i Wam pokazać od środka. Chyba nie, bo nie pamiętam, jaki tu jest login. Jak wygląda to wideo, ale to może następnym razem. Jak będziecie mieli ochotę, to gorąco Was do tego kursu zapraszam. Sekcja blog. Wchodzicie sobie ato.pl, to jest sekcja blog i tu macie po kolei artykuły dotyczące aranżacji wnętrz. Możecie sobie tutaj przejrzeć. Może znajdziecie odpowiedzi też na wasze pytania. Dziękuję gorąco wszystkim, którzy przyszli, którzy uczestniczyli. Możecie sobie obejrzeć później, możecie to zalajkować, możecie wysłać dalej. Jak macie jakieś pytania, możecie tutaj dawać pod komentarz pod spodem. I do zobaczenia w następny wtorek. W piątek też będzie oczywiście Q&A. Ale tylko dla zamkniętej grupy, więc jeżeli jeszcze nie jesteście, to zapraszam. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań. No i życzę inspirujących i pięknych wnętrz. Do zobaczenia.